1984 roku, po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kiedy delegacja z kopalni Andaluzja i górnicy byli bardzo mocnym akcentem tych uroczystości, bo proszę zauważyć, że górnicy z kopalni Andaluzja i z kopalni Julian nieśli trumnę księdza Jerzego Popiełuszko. To był to wyraz niesamowitej docenienia nas, górników, w tamtych czasach. Myśmy w tych uroczystościach uczestniczyli, wielu właśnie w tych uroczystościach pogrzebowych. Wielu z nas miało zakaz wyjazdu na ten pogrzeb, ale władza komunistyczna nie wiedziała, że są różne fortele, które my stosujemy, żeby na ten pogrzeb pojechać. I na przykład pamiętam, że wielu działaczy oddało krew i w tym momencie otrzymali dzień wolny od pracy i w ten sposób można było spokojnie, legalnie wyjechać na pogrzeb księdza Jerzego. Ale też pamiętam, że chcieliśmy zaakcentować jeszcze mocniej tą naszą obecność podczas uroczystości pogrzebowych i wtedy mieliśmy tylko i wyłącznie, bo tam jednak byliśmy sprawdzani w różnych miejscach i pilnowani przez Służbę Bezpieczeństwa, więc mieliśmy tylko flagę biało-czerwoną i ja z Andrzejem Sokołowskim właśnie na tej fladze napisaliśmy taki napis: pogrążona w smutku NSZZ Solidarność KWK Andaluzja. Ale to była malutka flaga, ale myśmy ją powiesili w takim miejscu, gdzie później większość kamer, która relacjonowała tamte uroczystości, jakby tą małą flagę zauważyło. I wtedy Służba Bezpieczeństwa, pamiętam, po pogrzebie księdza Jerzego, przez tydzień czasu nie robiła niczego innego, tylko szukali tych, którzy zawiesili tę flagę na płocie na Żoliborzu. Kto to zrobił i w ogóle chcieli w stosunku do nich wyciągnąć różne sankcje. Ale wtedy, jeżeli to się robiło w obecności dwóch osób, bo wtedy to robił Andrzej Sokołowski i ja, no to wiadomo, że tajnych współpracowników nie było, bo my w stosunku do tej pierwszej grupy byliśmy w stosunku do siebie bardzo pewni, nie? Że jeden drugiego jak gdyby nie zdradzi.